Skrzyżowanie Alei Wolności z ulicą Zadwórzańską należy do najniebezpieczniejszych w naszym mieście. Do szczególnie niebezpiecznych sytuacji dochodzi wtedy, kiedy kierowcy jadący z ulicy Zadwórzańskiej chcą wjechać na Aleję Wolności i dalej w kierunku Żurawicy. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wiceprezydent miasta Przemyśla Bogusław Świeży przedstawił propozycje zmian, które zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Na jednym z obecnych pasów powstanie pas rozbiegowy dla aut włączających się do ruchu. Przed skrzyżowaniem pojazdy jadące od strony miasta zostaną skierowane na prawy pas.